Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku gdzieś tam wywozimy z młodym jakieś hasie z ogródka. Przy okazji wziąłem drona, stwierdziłem, że coś tam ponagrywamy. Zawsze dobrze się zresztą z młodym bawimy, nawet jak coś tam trzeba zrobić. I tyle. Do tego Sylwia jeszcze gdzieś tam już na Wielkanoc zrobi sobie jakieś tam swoje ozdoby, ale zanim Wam to pokażę, chciałem Wam opowiedzieć krótką historię moich słuchawek. Mam takie Sony słuchawki stare. One są już trochę zajechane, nawet się już tak rozklapciały. Gdzieś tam zostaje mi ten lakier na uszach czasami, jak na nich pracuję. Ale totalnie nie miałem w ogóle potrzeby zmiany ich i służą mi od lat. Ale ostatnio zamówiłem sobie taki zestaw powielający sygnał Wi-Fi, bo miałem z nim problem. Kupiłem sobie ten zestaw na irlandzkiej stronie internetowej i przyszło mi, że muszę zapłacić taks. Zapłaciłem ten taks, bo czekałem chyba miesiąc w ogóle na to. Bardzo mi na tym zależało. Natomiast wiedziałem, że będzie szansa odzyskać ten taks. Odzyskałem ten taks. Dostałem jeszcze kupon rabatowy na 30 euro. No i zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę mógłbym sobie kupić. I przez to, że dostałem ten kupon rabatowy, kupiłem sobie słuchawki Beats TP. Nie wiem. I chciałem właśnie opakować, zobaczyć, jak grają i porównać do tych moich starych słuchawek, zobaczyć, że rzeczywiście ta różnica jest taka duża, więc spróbuję. Tak to wygląda. Fajnie to popakowali, te pudełka. Naprawdę super. Ściągamy takiego cycka. O, jest jakiś pokrowiec nawet niezły. No i te słuchawki wyglądają tak. Fajnie siedzą na uszach. Jakieś książeczki. I to są słuchawki, które będą, mam nadzieję, służyć mi przez następne lata. Podłączyłem przyłączkę do iPhone'a. Też z tymi przyłączkami to lekki przypał. Ja ogólnie lubię urządzenia Apple'a, dobrze mi się z nich korzysta, ale wejście na słuchawki powinno być normalne, moim zdaniem. Mój iPhone 7 już lekko dojechany. System of the Down Toxic City. Dobra, stare słuchawki. Powiem, że czuć różnicę ogólnie, ale nie jest jakaś taka, moim zdaniem, powalająca różnica, więc fajnie. Cieszę się, że są nowe, ale tak jak mówię, słuchawki takie właśnie, te Sony moje stare za 1/3 ceny też świetnie grają i tyle. Bayer Full. Moja muzyka. Jest taka jedna piosenka we mnie. Dobra, drugie słuchawki. Słyszę ją, kiedy cisza trwa. Spoko, mogą być. Ale powiem Wam, że nie rozumiem, jak może się komuś nie podobać Bayer Full, moja muzyka. Kiedyś byliśmy na ognisku i włączaliśmy utwory. Ja włączyłem właśnie Bayer Full, moja muzyka, bo mówię, weź to wyłącz. Mówię, stary, chyba żart. Przecież jakbyś to usłyszał po hiszpańsku, to już by ci się na pewno podobało. Popatrz. Morno szkerne for per dollar menore, makerne for esorze, makertene fotole sonore, mekene pole po sonore, szkode mese farpere na keto, moroke na pesone. Vere cateroneso pereto, coropere nareto mine. Normalnie, nie? To jest taki mój hiszpański, nie próbujcie zrozumieć. Ale ogólnie, no, Bayer Full, moja muzyka. Zajebiste. Dobra. Lecimy dalej. Thank you.
kapci, zobacz. Stare kapcie ze sklepu marki Penis. Tak, a tam są do tego... Królik będzie miał ogon i królik będzie miał nogi. I tak będzie wyglądał. Jaju muszę zrobić. Będzie miał takie uszy. Tu włożone, wbite do środka. I będzie fioletową włóczką zrobione i tu będzie miał jeszcze ogon. Taki będzie cute. Będą różne zrobisz. Nie mam gdzieś efektu. No nie, niezły królik, no to szybko. Co z czego zrobiłaś? Forma jest terapianowe jajko klejone wełną. Aha. Tą. Ze starej skarpetki zrobione są uszy i z twojego feltu z pracy. Nogi są ze starych kapci. No i co? Pompon. Został mi jeden z kwiatów pomponowych. I robię mu teraz brodę. Dobra, spadaj, bo kończę. Samo się zrobiło? No. Zostawię kapci, się samo zrobiło. No. No trzeba było je obkleić tymi starymi kapciami. Najpierw trzeba było zrobić, na felcie nakleić druty. Do feltu nakleić futro. Tutaj musiałam szyć, żeby miał paznokcie. I jeszcze gość ma nogi w ogóle. To jest pyk, cyk, nek, pyk. Idź, już rozłączaj tutaj też. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Powiem wam tylko jeszcze na temat tych słuchawek, że edytując właśnie ten odcinek, miałem założone właśnie te słuchawki Beats przez około jakieś 2 godzin na początku i bolą mnie uszy. Nie wiem, może się to rozciągnie w jakiś sposób, naprawdę nie mam pojęcia, ale ściska mi to uszy i po prostu bolą mnie uszy. Tamte stare moje słuchawki są jak zakładam, to mam wrażenie, choćbym zakładał jakieś moje stare kapcie. Są wygodne, komfortowe, mogę na nich siedzieć nawet 4 godziny i po prostu nic się nie dzieje, także nie wiem, czy nie będę dalej na tych moich starych Sony słuchawkach pracował. Zobaczymy. Życzę dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do następnego razu. Hej!